Nie mam w tym żadnej obawy. Wszak ten świat jest ciekawy. W życiu laboratorium umila. Taka cudna chwila. Z cyklu opowieści i skrypty. I'm going on diet. Volume 2. Gotowi? No to startujemy. TSH, FT3, FT4, anty-TPO oraz anty-TG. Gdy zaburzone jest funkcjonowanie tarczycy, które może objawiać się poprzez nadczynność, niedoczynność czy choroby autoimmunologiczne tarczycy, konieczna jest wtedy konsultacja z endokrynologiem, leczenie farmakologiczne, a także dieta protarczycowa. Niestety niewyrównana tarczyca nie pozwoli nam na zgubienie kilku kilogramów. Kortyzol. Powszechnie określany jest hormonem stresu. Oczywiście każdy chciałby poznać sekret tego, czy nie stresuje się za bardzo. Ale kortyzol oznaczany jest głównie po to, by ocenić gospodarkę węglowodanową, białkową, tłuszczową, a także wodno-elektrolitową. Dla przykładu, wysoki poziom kortyzolu wiąże się ze zwiększonym stężeniem glukozy, co może prowadzić w konsekwencji do cukrzycy, otyłości czy nadciśnienia. Jeśli nie ustabilizujesz poziomu kortyzolu, to przede wszystkim nie schudniesz. CRP i OB. Są to markery stanu zapalnego. I wydawać by się mogło, że z perspektywy zdrowia, może owszem, to ważne parametry. Ale jak się one mają do działu dietetyki? Prawda jest taka, że OB i CRP to markery nieswoistych stanów zapalnych. Ale gdy połączymy stan zapalny organizmu z nietolerancją pokarmową, to już wydaje się to dość uzasadnione. Oczywiście o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby oznaczenie poziomu specyficznych przeciwciał IgG we krwi, które przemawiają za nietolerancją IgG zależną, czyli nieprawidłową reakcją na spożyty pokarm. Często niestety testy te są o wiele droższe, zatem skuteczną metodą jest obserwacja dolegliwości, np. ze strony układu pokarmowego, które pojawiają się po pewnym czasie od zjedzenia nietolerowanego produktu. Wykrycie nietolerancji pokarmowej pomaga w opracowaniu diety eliminacyjnej lub rotacyjnej. Jest duża szansa, że po pewnym czasie może powrócić tolerancja wyeliminowanych wcześniej produktów. Z nietolerancją pokarmową związane jest pojęcie alergii pokarmowej. Pojęcia te bardzo często są mylone, ale niestety nie są tym samym. Najważniejsze różnice, które odróżniają alergię od nietolerancji pokarmowej, to fakt, że alergie pokarmowe charakteryzują się szybkim pojawieniem się objawów po spożyciu alergenu. A z diety koniecznie należy te produkty wyeliminować. Zatem możemy tutaj wykryć nietolerancję laktozy, nietolerancję fruktozy, alergię pokarmową na gluten, czyli celiakię, oraz wiele innych. Nie można także zapominać o tej popularnej alergii pokarmowej na orzeszki ziemne. A co z dietą na podstawie grupy krwi? Istnieje taka teoria, że dieta powinna być dostosowana do grupy krwi, która ma wpływ na metabolizm składników odżywczych oraz ryzyko występowania określonych chorób. Zgodnie z tą teorią, osoby z grupą krwi 0 pochodzą od myśliwych i powinni jeść głównie mięso. Osoby z grupą A, czyli rolnicy, powinni jeść głównie produkty roślinne. Osoby z grupą B to koczownicy. Ich dieta powinna zatem opierać się o mięso i produkty mleczne. Natomiast osoby z grupą AB mogą jeść większość produktów spożywczych. Prawda jest taka, że naukowcy nie wykazali, aby ten sposób żywienia mógł mieć rzeczywiście pozytywny wpływ na zdrowie. Wręcz przeciwnie, może zaszkodzić. Z
spożywanie tylko określonych grup produktów z wykluczeniem pozostałych zawsze wiąże się ze znacznym ryzykiem niedoborów pokarmowych, co może prowadzić do wielu zaburzeń zdrowotnych. Mocz. Badanie numer 2 w laboratorium jest również przykładem przydatnego badania przed przystąpieniem do diety. Zaburzenia w badaniu ogólnym moczu mogą świadczyć o wielu różnych chorobach jak cukrzyca, dna moczanowa, rozpad erytrocytów, stan zapalny, zakażenie i wszystko to, co może mieć wpływ na powodzenie diety. Jednak ciekawszy w obliczu tych danych staje się fakt, że pH moczu może nam zasugerować, jaką dietę dana osoba stosuje. Gdy pH jest mniejsze od 6, dieta jest bogata w mięso. A gdy pH moczu jest wyższe, najprawdopodobniej stosowana jest dieta wegetariańska lub w jadłospisie znajdują się duże ilości produktów mlecznych. Regularna diagnostyka to podstawa zdrowia. Dieta to jeden z najważniejszych sposobów na zdrowie. Jednakże dieta na podstawie badania krwi to sposób na poprawę zdrowia oraz utrzymanie go przez dłuższy czas. Zatem, kto ma jeszcze wątpliwości, że badania laboratoryjne należy wykonać przed rozpoczęciem diety? Jakie są Wasze doświadczenia w tej materii? Serdecznie zapraszam do dyskusji. Oglądajcie kolejne filmy. Do usłyszenia.